Dzień dobry. Który dzisiaj jest? 4 grudnia. I my jedziemy. A gdzie my jedziemy teraz? A gdzie my teraz jedziemy? Do sklepu. Jakiego? Dla kwiatów i dla stołu. Nie, jedziemy do sklepu do Kinglopa. Do używanych rzeczy. Zaraz pokażę wam, jak spokojny instruktor nauki jazdy będzie tłumaczył córce, jak zmieniać biegi. Przecież ona już dużo wie, bo już nie raz to słuchajcie, to pod pupę robimy, nie? I to robię jakiś trzeci, czwarty raz. Albo nawet szósty może. A co ty jesz? Coca-Colowe tiktaki. Albo co ty, zając? Dwójka. Bardzo dobrze. I jedziemy. I trójeczka, proszę, pik pik. Bardzo dobrze. No jest trójka, myślałem, że to już piątka jest, a my pod górkę podjeżdżamy, dlatego ten bieg był za wcześnie zmieniony, ale damy radę, proszę państwa. Jedziemy, jedziemy. To? Na razie nic nie zmienia, teraz ja zrobię, dobrze? Bo za nami samochody jadą, to lepiej, żeby awantury nie było tutaj w skrzyni biegów, więc tato trochę podziała. O. To jest czwórka. Teraz ci powiem, uwaga, jeszcze nie, jeszcze nie. Słyszysz silnik? Trójka. Pyk, 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 pyk. Bardzo ładnie. Ślicznie. Jeszcze nie. I czwóreczka. Bardzo dobrze. Ha, kurde. Moja krew. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jeszcze nic, nic teraz nie zmieniamy. Na razie na czwórce jedziemy, bo tutaj się nie rozbujamy za bardzo z prędkością. Zwolnimy i trójeczka. Pyk, pyk do góry tylko. Bardzo dobrze. A kurczaki blade. Normalnie jest. No widziałem, widziałem. Ja na drogę patrzę, tak? Nie na kucyki. Czwóreczka. Bardzo dobrze. I jedziemy. Na razie wyłączam kamerkę. I haha. Zobacz. Jak Zuzia do konia wołała? O, koniki, kic, kic, kic. Eliza, jaki teraz będzie bieg? Teraz jest jaki bieg? A jaki teraz będzie? Po czwórce jaki jest bieg? Piątka! Pyk, pyk. Chyba trójka wyszła. No. Do mnie? O, bardzo dobrze. Dobra. Na razie się nie rozpędzamy za bardzo. Jedziemy, jedziemy, jedziemy po zioło. Nie, nie jedziemy po zioło. Po żadne zioło nie jedziemy. Czekaj, piąteczka jest dalej. Jest, jest piąteczka, jeszcze piąteczka. A szóstkę bi. No, jest szóstka, pięknie. Śpiona. Ślicznie. I tak mniej więcej do kursantów zawsze mówiłem. Pięknie, ślicznie, zagranicznie, tak nie mówię. A potem wam pokażę opcję instruktora nauki jazdy, który drze się na kursanta. Ale to nie, nie wiem, jak to zrobić. Jak to nie mogę się drzeć na córkę swoją własną, prywatną. Jedziemy sobie, słuchajcie, do Kinglopu, bo trzeba uzupełnić trochę umeblowanie w mieszkaniu. Czyli kupić stolik, jakiś kwietnik, nie? No, co tam jeszcze? A cukierniczkę trzeba kupić, bo nie było cukierniczki w domu. Dobra, czekaj, zwalniamy, uwaga, zwalniamy, ponieważ zwalniam, tracę obroty silnika, tracę prędkość, dlatego proszę, żebyś biła teraz trójeczkę. Bardzo ładnie. Trzymam. Na razie, dobrze, nic nie rób. A ja sobie włączę kierunkowskaz, ponieważ z gór, drogi z pierwszeństwem jadę w prawo, drogę podporządkowaną i żeby nie było, zmieniam kierunek. Plus, tato, też nie umie się na mnie drzeć, bo nie mam na nic się drzeć. Ja się nigdy na ciebie nie drę, a czwórkę może byś biła, co? Bardzo dobrze, jedziemy, tu mamy Kinglopa. Czekaj, o. Dajcie spokój, zimno w tym sklepie,
ale to co mieliśmy kupić, to kupiliśmy, a nawet coś na wyrost to kupiłem sobie, pokaż. Taką pierdółkę. Co to za pierdółka? Tutaj będę nosić moje pierścionki, ale na teraz jest tam nasz cyjnik w środku. Ja też kupiłam sobie to. No. Ale stolik kupiony, taki malutki, pod ten, nawet brązowy. I nawet, co jeszcze kupiliśmy? A, żylandor kupiliśmy, fajny. Tylko trzeba być żarówki do niego dokupić. Taki do... Nie, fajne rzeczy można trafić, naprawdę, to jest kawał sklepu. Zapomniałem kamerkę wziąć ze sobą, także wybaczcie mi. Ja też kupiłam to, bo ja chciałam... A, buta, no, klumpen. Bo ja bym chciała... No. Plus tutaj są naprawdę holandowe. Holenderskie. Holenderskie rzeczy, tak jak wiatraki. No. Także klumpen jest kupiony. Wszystko klump. To co. Klump. A nie klumpen? Klump. Jeden klump, a dwa? Klump. A widzisz, dobrze powiedziałem, bo to jeden klump. No. Jeden klump, dwa klump. Tam już myli swoje. A 60? Klumpen. Klumpen kunken. Pokaż, co masz na ręku jeszcze. Mam taką bransoletkę? No. Nie, jak leje u nas, dajcie spokój. Nie, ja nie chcę takiej pogody już, no. Nie popłaczę zaraz. Powiedzcie nam, czy wasza pogoda jest lepsza, czy... No nie, u was jaka jest pogoda, no. U nas jest ohydnie, normalnie. No dajcie spokój, leje jak z Cerbera, z Cebra. Leje jakby po prostu, jakby chmury dostały z szczepliny. A ty mnie tam, chłopie, nie wyjeżdżaj. No. Musisz się kamerką zajmować, nie wolno kamerką się zajmować podczas jazdy. Słuchajcie, jest fajny sklep, tylko ja tam będę musiał kiedyś pójść sam, bo szukam fajnego kwietnika pod kwiatki. Co jeszcze szukam? Stolik kupiony, a co tam jeszcze znajdę zawsze, jakieś tam barachło się przyda do domu, takie wiecie, żeby to postawić i nie wiadomo do czego ma to służyć w ogóle, żeby tam się leżało. Nie, słuchajcie, jest wszystko dobrze, naprawdę, oprócz pogody. Aaa, zakręt! O, a teraz Luzia pogada. Eliza, przepraszam. Powiedz, kiedy pies do ciebie przyjeżdża? Pies przyjdzie po nowym roku. 6 grudnia jedzie z nami z Polski. Stycznia, co ja gadam? Stycznia. Czyli z januari. No. Pogoda nie jest aż taka dobra, naprawdę wciąż się staje. Ona nie jest aż taka dobra, ona jest po prostu spaskudzona, ona się nie nadaje nawet do niczego. Po prostu ona się nadaje do tego, żeby ją wyrzucić do śmietnika, ta pogoda. No, no taka jest pogoda, no co ci mam powiedzieć. No taka jest piękna pogoda, nie? No jest taka pogoda, czy nie jest taka pogoda? Jest. No. Przyznaj się. Już jest co 20 dni, żeby dojechać do Polski. Słuchajcie, w Holandii jest tak, że jeszcze trzeba poczekać gdzieś tak 3 miesiące, żeby zrobiło się ładnie. No. Ale tylko 3 miesiące. Proszę. Jest tak, że za 20 dni pójdziemy do Polski, więc... Za 20 dni? Za 20 dni. Ja przepraszam, że tak poprawiam córkę, ale naprawdę córce brakuje trochę, Elizie brakuje trochę polskich słówek, ale po to jest u mnie, żeby właśnie ją w tym momencie trochę poprawiać, nie? No mów, za 20 dni. Jedziemy do Polski, to wy zobaczycie polskie filmiki wreszcie. Tak. I więcej rzeczy, tak jak psy. O, Zuzi. Tak, będą psy Zuzi nagrane, na pewno. Babcia. Zoi, a babcia na pewno.
Bella. Bella, Zoe, Bella, Zuzia, Violetta, Piotrek, Wandzia, Andrzej i Eliza. Tyle ludzi będzie tam nagranych. O Marciu. A tato nie będzie z jednym. No nie będę wtedy, no będzie Piotrek będzie. Nie, moje wam ohydnie są was. Zobaczcie. Zobaczcie. To jest właśnie tak. Tak wygląda u nas teraz idealna zima, która będzie trwała do, ja nie wiem, do kiedy. Mam nadzieję, że nie za... Do 5 dni. Nie, no mam nadzieję, że trochę szybciej to się skończy. I teraz prawie cały tydzień leje deszcz. O, cały czas jest tak zimno, pojewa. Ani grzybów nie ma. Ja lubię grzyby. Papieżaki lubię. Wiecie? Wiecie, co to papieżaki? Nie, że wiecie. Wiecie, że to papieżak? Nie. A kiedy ci tłumaczyłem? Tam, gdzie dużo ludzi jest w lesie i komuś się zachce kubkę, to idzie zrobić kubkę i co zostawia na wierzchu kubki? Papierak. Papiera. I wtedy to jest grzyb, jak się nazywa? Papieżak? No! Eto? Tak. Jest co? Nie. Jest tak, że miałeś mi pokazać tą górę od Japonii. Co miałem ci pokazać? Górę od Japonii. Górę od jabłoni? Tak, góra od Japonii. Japońska góra. O której rozmawialiśmy w nocy. A, no dobra, okej. Okay. A, bo ja, słuchajcie, tam czasami córce opowiadam takie bajki, że sam w nie nie wierzę, nie? A czasami wierzę w nietoperze. I, no panie, to uważaj. A tato? Tak. Co mama robi? No co mama robi? Je owce. No. Ja wam takie czasami rzeczy opowiadam, że aż sam się dziwię, skąd taka wyobraźnia mi się w głowie dzieje. Po prostu mówię, od tutaj. No wiadomo, że tutaj, a skąd? Wierzę, nie skąpowni. Dobra, słuchajcie, na razie kończymy rozmowę. Słuchajcie, jest dzisiaj, co ja z tym, słuchajcie. Jak się coś ubzdura mi w głowie, to już będę to powtarzał przez 10 tysięcy razy. Dobra, nie chcę mi się... No cześć!